Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w trzecim odcinku Zagrajmy w Astez. Trzeci run rozpoczynamy, zobaczymy, czy ten pójdzie nam lepiej. Przy okazji, zacznijmy sobie teraz od włóczni, a nie od miecza. Kto wie, może okaże się lepsza. Zobaczmy sobie skinki zmienił, czy mam tego skina na włóczni. Tarcza... Zostaje, ale włócznie musiał jeszcze skina zmienić. Zmień skina. A już jest zmieniony, okej, okay, dobra. Spoko, to zmienić do zasobów. Przedmiot albo przyłączenie miasta. No, oczywiście, że przyłączyłem miasto. Zobaczmy, dwóch takich i dwóch takich. YOLO. Zwycięstwo w minutę lub krócej, okej. Kurde, uniku nie zrozumiałem. Aha, dobra, blokadę to. A, nie ma cwaniaku. Jebut! Strasznie. Haha, i jeszcze udało się zrobić paradę. Pięknie. Dobra, jest złamany. No to wygramy. Pięknie. Mi się podoba. Ale nie wierzę, że mi się parada udało zrobić na ten atak. Chyba pierwszy raz, jak w tą grę gram, udało mi się zrobić paradę na tym jego doskoku. Dobra. Plądrowanie, czy wyeliminuj goście za zasoby? Plądrowanie, lepsze. Wygląda to moim inwentory aktualnie. Tutaj wszystko się wyzerowało chyba. Tak, chyba tak. Tutaj też wiadomo. Tutaj użyj wcześniej w grze, aby... Nie, czekaj, użyj, aby... A, no tak, tak, tak. Użyj, aby podwyższyć poziom trudności. Na razie, no myślę, że jest wystarczająco trudno. Zobaczymy, gdzie mnie to teraz zaprowadzi. Tura druga. No i zobaczmy, czy ten run idzie mi lepiej niż poprzednie. Plus ziomek. Zasoby nieskradzione. I każda ofiara to zasób. Okej, okay, no to oczywiście bierzemy sobie ziomeczka, a potem spróbujemy podtrzymać resztę zasobów. Nie, kurde, nie to. Ja chyba muszę kontrę wykonać, serio? Nice! Jeszcze się zaś udało w ten sposób. Chodź to, kolego. Bardzo ładnie, bardzo zgrany. Super, super, super. Jak na razie idzie naprawdę bardzo fajnie. Że wiadomo, no niestety nie zawsze to pójdzie szło tak samo. Festiwal... plonów. Podatki. Festiwal plonów to lepsze. No i tutaj jest problem kradzieży. Minus 3 zasoby. Myślę, że spokojnie. Nie brak, ale. Ja mogę powstrzymać. O kurde! Czemu ja ciągle o tym zapominam? Serio? Ten. Naszej zbieramy krew. Jeszcze stoi. Już padł. Okej. Bum. Obaj. Dobra, o,
okej, okay, jeszcze się uda zrobić. Także bardzo ładnie. Dobra, ale kurde, powiem wam, że jak na razie ze wszystkich tych bogów, których odblokowałem do tej pory, czyli wojny, deszczu i... jak to się nazywa? Trzeci? Biegu? No to jak na razie wojna wygrywa, jeśli chodzi o ogólnie. Nie użyjmy tego, żeby dostać tego kolejnego ziombla. Może być, przy okazji zdobędziemy trochę zasobów. Ta ofiara. Tak nasłuchuję cały czas. W zasięgu byłem, no come on! Dawaj, 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 łapko! Come on, nie jego! Ej, no przecież podniosłem tarczę! Czemu nie zaliczyło? Co? Czemu bonus tutaj? Dostałem tylko 6 razy! No! Jest normalny! Nie proszę mnie tu nie robić w konia! Okej, okay, armor... drugi set, ale że druga część setu, czy ten? Dobra, który bardziej lepiej wygląda? No, lepiej wygląda ten, ale ten ma więcej gwiazdek, więc weźmy tego. No, zakładam, że im więcej gwiazdek, tym rzadszy drop. Dobra. Kończymy turę, jedziemy dalej. Zapobiegasz ciemności, zapobiegasz suszy, plus 5 zasobów. Okej. Okay. Oh, come on! 6? Czy tylko mniej? Pięknie.
trzy zasoby adminu i event. Albo... Festiwal rzezi z mega zajebistymi nagrodami. Proszę o festiwal rzezi. Okej. Okay. 8 zwykłych typiarzy. A, tak, łatwo też. Miliony punktów Essa. Słyszę, też zapobiegłem? Nie. Okej. Okay. Wybrane miasto staje się ruinami. Albo wyślij dostępnego Azteka do podziemi po łupy. Aztek może zginąć. Kurde, to jest dobre. To jest mega ryzykowne, żeby tam typa, żeby tak typa wysłać, ale jeśli przeżyje i zdobędzie zajebisty lód... Proszę bardzo, jedno poświęcenie to może ten cel na to. Jeden strzał. Okej. Okay. Ej, nie, no naprawdę bardzo fajnie idzie, to muszę przyznać. Eliminuję cel eventu, w którym trzeba walczyć, albo zwiększenie populacji. I to. I szczerze, wykorzystałbym to dziś od razu. Gdzie? Może na tym, żeby to nie było takie małe. To. Dobra, pytanie, czy to mogę to zrobić teraz? Nie, czy to musi być Aztek, który jeszcze niczego nie zrobi? Jak zdobędę kolejny item, żeby dostać Azteka, to wtedy to wykorzystam. Wow, serio? W ciągu jednej tury się dwa miasta obok siebie zaraziły? Świadka szpiegu zniszczona. Każda ofiara to zasób i plus 5 zasobów. Dobra, oczywiście to ma... Oczywiście pierwszeństwo. Pierwszeństwo, priorytet, a nie pierwszeństwo. Priorytetem są oczy... ścieżki. Latający nie. Nie, miałeś go poświęcić, typie! To totalnie po mojej myśli, ale najważniejsze, nikt nie zginął. Plus zniszczyliśmy też siatkę szpiegową, czyli w sumie wychodzi na to samo. Będzie to. Osoby. O, zaścig. Dokładnie.
Kurde, no myślałem, że to jeszcze, że to mi jeszcze ten. Jeszcze tutaj złapie. To się niestety przeliczy. A, dobrze! Idealnie wyczuty moment. Tu się wręcz kwalifikował na idealny unik w tym kraju. W drugim kąt, w tym kraju był po prostu ten unik na koncentrację. Dlatego może po drugą kartę. Zajebiście idę na nich, naprawdę jestem zadowolony z tego. Jak fajnie to leci. Okej. Okay. No i teraz tu. Okej, okay, po prostu festiwal. Dwa ataki boga muszę wykonać. Okay. Myślę, że to jest dobra, ale na pewno to jest tarcza. Jeszcze parada weszła, pięknie. O, super, jeszcze prze... O, ej, to było teraz zajebiste. Chciałem zrobić, kurde, unika, przy okazji go jeszcze zaatakowałem. Przerwę, bo będę tego atak. Oj, kurde, nie wiem się. Ej, dawaj, dawaj, strzelaj, 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 boski atak. Ej, czy uda mi się przetrwać ten festiwal? To byłoby naprawdę dobre. 3, 2, 1 i wygrane! Pięknie! Zginąłem, co nie? Tak? Nie, dobra, okej! Okay. Dobra, czyli jeszcze tam kawałek musiał minąć, ale proszę, myślałem, że mnie zabił, ale nie. Minął czas, tylko jeszcze teraz jakimś delayem przeszło. I proszę, plus 3. O, druga część tego podziemnego, albo po prostu drugi ten. Czy megla, czy podziemie. Dobra, zanim tu ma tak podziemi, może teraz w ogóle zobaczymy też ten set. A propos tego, loadout, zobaczmy. Nie tu. Plus 2, Underworld. A dobra, nie, czyli... Okej, okay, tarcza Priesta, czy tam kapłana. Dobra, znam się na upgrade teraz na tego podziemiarza, tak powiem. Tego pasa mi brakuje jak na razie. Ale chyba, że jeszcze włócznia ma też skinka nowego. Zwykły? Nie, zwykły i dalej taki. Nie ma nic więcej. Okej. Okay. Koniec tury, lecimy dalej. Plus Aztek, to mi się bardzo podoba. Okej, to zrobimy tak. Bierzemy tego typa i wypróbujemy tego. Wypróbujemy ten skill, żeby wysłać Azteka do zaświatu. Jeśli oczywiście przeżyje, bo jak było napisane, on może przeżyć, ale może też zginąć. Jak zginie, to będzie nieciekawe. Oh, my God.
Wiedziałem, że za chwilę będzie. Bardzo. Aztek otrzymany. Mniejsza populacja o jeden, albo neutralne miasto staje się miastem imperium. No to oczywiście, że wyszedł dokładnie to miasto. I teraz patrzcie, mógłbym wykonać wszystkie te misje na te. No to mnie bardziej interesuje, nie? Ale to jeszcze poczekamy. Dobra. Nie mogę zrobić save'a, więc nie cofnę tego. Niestety, tak to jest zrobione. Decyzje są decyzjami. Trzeba, no, się ich trzymać, powiedzmy. W tym kierunku. Co my tu mamy? O, natychmiast dostajesz darmowy gasteka, to świetnie. Jakby to przetłumaczyć. Press. Młody wojownik z, będący pod wrażeniem rozrostu imperium przyrzeka swą. Nie, oddaje swe życie do Tenochtitlan. Nie wiem, kurde, jak to. No po prostu młody wojownik przychodzi do nas, nie? No i zobaczmy. Aktywuj. Tak. Chodzi do podziemia. O! O! O kurde! Uuu! O, myślałem, że to jest jakaś rzecz, która się dzieje tak sama z siebie. W sensie, wiecie, aktywuje i koniec. Nie! Okej, czyli to jest taki pomniejszy run, który ja muszę ukończyć sam. Dobra, jesteśmy pod ziemią, walczymy chyba z wątrekami. Au! Oj, oj! Kurde, się poświęci! No, ej, co? Halo, co to miało być? No, dobra, jeba się na ten target, no ale... Dobra, mam go. Ej, co? Jak? Ciężko, musimy się leczyć. Parada weszła, super. Okej, no gościu wstech po prostu zanim nie zdążyłem dobić, ale trudno. Ale chyba powinien i tak dostać leczenie, znaczy leczenie, no po prostu każde kolejne wejście powinno być pod leczeniem. To się wydaje przynajmniej. Zobaczmy. A już mogę wyjść spod ziemi, albo mogę iść dalej. Nie, idziemy dalej. 2 na 4. Dwóch priestów, w sensie dwóch takich kapłanów, jedną kontrę muszę wykonać i dwóch jakichś, kurde, bardziej zjewanych, czy tam pierdolniętych po prostu wrogów. Jeszcze lepszy TF jest. A nie, dobra, to jest ten sam typ przeciwnika co sprzed chwili, tylko że po prostu level wyżej. Ej, spokojnie! No, ty gnoju! Dobra, ktoś ma ten złamany. Ładnie, zbieram ten oczywiście. Kurde, dalej, muszę się udało. Nie, jebać te konto, trudno. Oj, nie! Ej, co? Ej, co za skam? No nie wierzę, co za skam? Ej, no nie widziałem, że oni tak potrafią.
No kurde, i mogła być zajebista nagroda! Co? I kurwa chuj! Typ jest martwy. Ja pierdolę, no masakra! Ale kurwa, ja bym w ostatniej chwili zauważył, że on atakuje, nie zdążyłem tarczy podnieść, żeby ją chodzić go zablokować! Skoro ja tyle krwi dostałem, halo? Aż dziwne, czemu ten krwi jest zostawić się? No idea. Kurde, ale nawet nie wiecie, jak mi szkoda, że to przegrałem! I dosłownie już chciałem robić taką zadanie, kurde, jebać te koty, nie będę tego aż tak ryzykował. I co? I jeszcze, kurwa, dostałem praktycznie w mordę typa, który lepiej się podnosił. I dlatego, że tylko dlatego, że nie zauważyłem, że gościu ma atak, jak się podnosi. Typiarze walczący, jak się podobno mnie, czy jak się cofną lekko, to mogą mnie, nie tak kopnąć, tak jasno rzucić pysk, to ten nagle się podniósł i mnie zaatakował po prostu. Pedra, szkoda typa, no ale trudno. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. Wyeliminuj Azteka w zamian za... za jednostkę militarną. O kurde, a to w jakim znaczeniu? Co to jest? Jak mam rozumieć tą jednostkę militarną? Daj, serio, nie wiem. Dobra, let's go! Nie, dobra, target gotowy. Kurde, znowu pierdolę. Kurde, to jest zaś to! Dobra, powoli już mi się czas kończy na nagranie tego, więc dokończymy te jeszcze turę. Dokończymy te turę. A, no sam, w sumie właśnie akurat jest tura, więc dobra. Koniec tury, zobaczmy, co się kryje dalej. Już raz przestrzenia zaraza. Już się zaraza zaczyna. Tutaj też się zaczyna zaraza. Rok deszczu. Dodatkowa broń, miecz. Tutaj bronimy Azteka. Odblokowujemy nóż. Każde zabójstwo to jeden zasób. Każda ofiara to jeden zasób. Okej, no oczywiście to jest najważniejsze. No ale dopiero w kolejnym odcinku spróbujemy to pokonać dalej. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Aztez. W trzecim ranie, które być może dojdzie dalej niż ran pierwszy. Bo w sumie aktualnie jesteśmy 6. tura i chyba 6. tura to jest na razie maksimum, ile miałem rozegranych tur.
Tak więc, YOLO. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!